Wróciłyśmy ze sklepu. Kupiłyśmy parę fajnych rzeczy, ale to kiedy indziej. Może na Instagramie. Aktualnie sprzątamy wszystko tutaj, bo przeniosłyśmy się do kuchni. Także jest różnica. Moja siostra jest mistrzem. Poukłada wszystko, co myślicie, że nie da się poukładać. Tak, tu się zabieramy. Ja nie myślałam, czy tutaj tu te są musi zostać, póki co. Wiesz co, póki co te se wyniesiemy na górę tam. Aha, czyli tu się zwolni. Będzie pusta szuflada, no bo to garnki nie można tutaj włożyć. No ale tam mi się wszystkie garnki pod piecem mieszczą. No to zobaczymy. Zaraz to ogarniemy. Krzyś zrobił bagietki, by the way. Pochwalę też Krzysia. Spójrzcie, jakie piękne mu wyszły. Tak, znajdziecie je tutaj. Więc mieliśmy jeść, ale ja zrobiłam carbonarę i właściwie wszyscy pojedli. No i tak to wyszło. Spoko, no przed nami, także bagietki się przydadzą. Tak, jeszcze będziemy bagietki. Teraz zrobimy sobie coś na ząb, żeby się milej pracowało. I mam nadzieję, że kolejne zgłoszenie się tutaj będzie już kwestią posprzątanej kuchni. Trzymajcie za to kciuki. Pewnie nie zgłoszę się, pewnie się zgłoszę wcześniej. Mamy zagwozdkę. Tutaj nam się od patelni zrobiło coś takiego. Jesteśmy ciekawe, czy uda nam się to wybielić płynem wybielającym, bo nie da się tego po prostu tak doczyścić. Ale nie wiem, czy to jest brudne od patelni, czy się po prostu zrysowało, bo to jest też metalowe. I zaraz zobaczymy, czy uda nam się to odczyścić, ale gdyby się udało, to chcę się tym pochwalić. Próbujmy. Bardzo dziwna konsystencja. O Jezus, jaka dziwna konsystencja. No nie wiem, czy to nagrałam, bo patrzyłam. Ja pitole. Asia, czaisz to? Ja nie wiem, skąd moja siostra ma taką wiedzę. Natomiast ty powinnaś zmienić zawód. Ty powinnaś ludziom w domach pomagać. Niewiarygodne. A Dalen to po prostu dzisiaj ma pypcia jakiegoś. Goni tam i z powrotem. Ja byłam pewna, że to jest zrysowane. Zresztą taki miałeś. Wiesz, co to jest rysa? Bo to było zrysowane, ale jak masz taki środek, który wybiela. Najlepsze jest to, że moja siostra wie wszystko, czego, kiedy użyć, a ja to wszystko w domu mam. No! Tylko ja nie wiem, kiedy używać, ja nie? Filmiki wysyłam, to na tą planę. A ja od razu kupuję, nie? Ona mi wysyła, ja nie wiem, jak tego używać. Kupuję, potem moja siostra przyjeżdża mi tutaj pomagać i ona pokazuje mi, jak tego używać. Ja jej no wydaję pieniądze, nie? Ja też między płatki, ja na nią. Ja to specjalnie zrobiłam, Asia, żeby to tak wyglądało. Naprawdę, tak. No nie chcę tak pokazywać tego, bo to już jest przesada. Ale teraz... Ja przesada będzie, jak otworzę tą półkę nad półką. Nie no, to jest pierdolniczek, nie? To jest miszmasz totalny, nie? Nie, to jest typowa szuflada w każdym polskim domu, gdzie jest wszystko i nic. Tak. Jak nie wiesz, gdzie czego szukać, to pierwszy idziesz do niej. Otóż to. Tak. A tu jest po prostu nawciepywane, no bo to robi. Jak to zabierzesz, to już nie będzie tak źle, nie? No. Zobacz, zabierz tą czekoladę. Ja ją dzisiaj wciepałam. No mi leżało. Ale powiedziałeś, że będziemy też składać też z. Tak, a tu jest. A słoik jeszcze mamy, więc będziemy przesypywać. Tak, no i czekoladę też przesypiemy. Te kolorowe, wczoraj tu. Jezu, już mamy tyle kluczyków, a ja w życiu klucza tutaj nie użyłam, nie? Nie wiem, po co mi tyle kluczy. A jeden może jak mi poszło, bym się starszy, to sypia, jak mi się przyda. Zrobić ci drugi. Pamiętam, bez litości. O Jezu, słuchaj, teraz się odbiło z kawką. Mikołaj! I telefon. Czemu on w tym nie chodzi? Bo to było bardzo głupie. Jedna dziewczyna mi zwróciła na to uwagę i miała rację. Jak dajesz dziecku bransoletkę z imienia, tylko że wiesz, jak ktoś namierzy i zwróci na to uwagę, no nie, no to że już nabierze dziecko takiego zaufania, bo on zna tam imię jego, no nie wiesz, co chodzi. To przecież takie odległości tego nie przeczyta. Musiałby go za rękę chwilę. Czekaj, kochani, ja przeczytam. A to tacie boli. Update już posprzątane. Jak widzicie, już jestem okąpana. Mamy godzinę 13:30. Ale to nie tak, że sprzątałyśmy do samego końca. Skończyłyśmy jakieś godzinkę temu. A ja zabrałam się za wypisywanie dedykacji. Krzyś pakuje wasze książki, ale wracam do części tutaj najważniejszej, czyli do kuchni, bo ja wam muszę to dzisiaj pokazać. Ledwo stoję na nogach, ale to nieważne, bo to trzeba zobaczyć.
Zobaczcie to. Wszędzie, nawet w tej szufladzie, w której był taki Armagedon. Teraz będziecie wiedzieć, gdzie co mam w kuchni. Jakbym coś zapomniała, to będziecie mogli mi powiedzieć. Zobaczcie, jaka magia tu się zadziała. To jest szok. Ale... tu jest moja ulubiona. Tutaj mamy półkę na pizzę. Tam wyżej. Kubki rozłożyłyśmy do tylu szuflad. Znaczy do szuflady i do półki. Także kubków, a kubków wszystkie świąteczne. Nawet Mikołaj ma już idealny porządek i ład. Ale przejdźmy również tutaj. Zobaczcie na to. Nawet jak się tutaj patrzy z tej perspektywy, to jest po prostu pięknie. Dzięki, siostro. Dziękuję. Idziemy spać. Zrobiłam kakao świętego Mikołaja. Najlepszy na świecie, powiedz Zasię. No, pycha. Najlepsze. Nie ma porównania z takim zwykłym kakaem. Zawsze z wąsikiem świętego Mikołaja. Bar. No. Ja sobie pobijam palcem już do środka. O Jezu, tego potrzebowałam. Bardziej niż kawy dzisiaj. Tak, to było lepsze niż kawa rano, nie? Tak. Nawet się nie mam czasu delektować. Łyknę to na raz. Jeszcze jak się tam Daśmietana rozpuściła. A, takie po sankach. Lepiej nie ubałwana. Dzisiaj wjeżdża jak złoto. Ewidentnie. Wyzerowane. Niam, 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 niam. Zabieramy się za robienie ozdób świątecznych. Wspólny. Pierwszy raz w trójkę. Mimi, zobacz co mama ma. Wow! Idziesz? No to chodź. Co to? Tak. No już wybierzesz sobie. Zaczekaj, bo to się może potłuc. Będziemy robić takie ozdoby. Możesz sobie wybrać, którą chcesz malować. Czy Mikołaja, czy choinkę. Chcesz świętego Mikołaja, tak? I co tam jest? Wow, farby! Zobacz, są farby, pędzelek. No już, ja ci wszystko pokażę. Popatrz, nawet tu są jakieś takie diamenciki. O ja! Szkoda, że nie było więcej Mikołajów. Ale super, Mikołaj. Musimy przygotować jeszcze tacie i mamie, dobra? Co, mamy choinki? Tak. My mamy dwie choinki, a Mikołaj ma Mikołaja. Świętego. Mikołaj rozwalił świętego Mikołaja. A nie, dzięki Bogu nie. Okej. No, spomalowałaś mu i ja popatrz co ma mama. Co to? Na choinkę takie rzeczy. O, dobra. Tata też otwiera. Co my tutaj mamy? No zaraz, no, tylko otworzymy. Wszyscy razem będziemy. Musisz być cierpliwy, mama z tobą też muszą otworzyć, nie? Tak, tak, tak. Popatrz, jaką mamy choinkę. Jej, a ty masz Mikołajka. O, tata też ma choinkę, a ty masz najfajniejszy, masz Mikołaja. O, tata też ma pędzel, też ma farby. O. Jaki chcesz kolor? Wszystkie otwieramy. Żółty. Żółty chcesz? Żółty. A co pomalujesz? Jak pomalujesz Mikołajowi na żółtą brodę, to coś staje tata. Otwieram. No już otwieramy. Ci. A dobra, Mikołaj już zaczyna. O, ale super malujesz. Ja, ale szczęście! Ale super. To jest zielony. A pamiętasz, jak przyszedł do ciebie święty Mikołaj w tym roku? Jaki miał ubranko? Czerwone. Czapę. Czapę pomalujesz na czerwono? Mama też maluje. Powiedziesz, Mikołaj nam pożyczał zielonego. A, świetnie malujesz. Brawo.
Jaki chcesz? Chcesz mi się wmieszać w mój czerwony, tym twoim zielonym? No bo my musimy pożyczyć Mikiemu czerwony. Tu masz czerwony. Co się do mojego podpinasz? Ale to będzie relaksujące. Każdy maluje swoje. My malujemy z mamą choinki, a ty malujesz Mikołaja. Tutaj. No tutaj, tak, brawo. To będzie długie malowanie. Jaki to kolor? Żółty. Czerwony. Tam dłoń. Tu może dłoń nie maluj jeszcze. Będziesz robisz placki. Czyli Mikołaj po prostu będzie zostawiał ślady, co? Czerwone. Czerwone, no. Mio, mio. Jak ci to kryje? Dobrze. Ja zawsze mam taką brzydką. Może w tym roku zrobię ładną. Postaram się. W tym roku zrobię ładną. Będziemy to wieszać na choinkę? Chyba nie. Będzie stało na półce. Na choince jeszcze się wmieszało. Ten Mikołaj twój już ma grubo na plecach. Ci. Mikuś. Ale super, no nie? Wszystkie na raz chcesz nabrać? Nie! No to chcę pomieszać kolory. No paluszkiem nie maluj. Maluj pędzelkiem. No nie wiadomo jak to się zmywa, czy nie zostaniesz tak do Wigilii. No, może tak być. Mało precyzyjne te pędzelki. Tutaj! Trzeba! Tu jest taki odstający włos. Mi wszystko zmywa. Niebieski? O, to na pewno są, wiesz, farby przystosowane do tego, że ktoś to może... Siachnąć? No. No nie wiem. To za akrzyk. Ale wiadomo, że to jest dla dzieci, nie? No nie wiem. To jest action. No. Ale dzisiaj pojedziemy do action, bo może dodali te. Tu pisze, że od 4 lat. Tata! Tak? Tu! No, tata maluje choinkę. Widzisz? A tobie jak idzie Mikołaj z Mikołajem? Co ci idzie? Ale on będzie kolorowy. To będzie najfajniej. A kurde, pomyliłem się. Mikuś, musisz całego go pomalować, wiesz? Żeby nie było żadnego białego miejsca. Dasz radę? Co? Żółty. Znaczy teraz już masz... teraz to już nikt nie wie. W każdym już masz taką mieszankę. O, to będzie strasznie dużo malowania. No nie? Ale fajnie. Będziemy to robić do jutra. Przecież ludzie lubią oglądać takie rzeczy. Ale jest blisko. No, być może jest w tym źdźbło prawdy. Żółty! Jak komuś to wychodzi tak pięknie, wiesz, ma taką precyzję, a nie, jak ktoś robi takie coś. Ja i tak zawsze mam wrażenie, że najlepiej byłoby to zamoczyć w farbie. O, to byłoby lepsze, bo przecież mamy i później tylko pomalować te wystające bombki. Wody chcesz? Proszę, umyj sobie pędzelek. Jak, umyty? No i świetnie. Tu by trzeba było parę warstw zrobić, żeby nie było smug. Masz czas. Pas! Pas! Jak? Jakaś? Przepraszam? Że cię topłem, Mikołaj? Pewnie ci zeszło. Miko... Tu jest tata! Tata! No, jak to tak? Top, top. Żółty! Żółty! Żółte? Przepraszam. Te krzesła mają tak odstające nogi, żeby przez nie nie przepaść, to trzeba być sprytny. Dan, dan, dan. 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 Żółte! Żółte! Żółte? Masz same żółte kolory, kochanie. Mio. Mao. Mio. Mao. Jak śpiewasz, Mikołaj? Nie, we włosach... Nie. Nie maluj włosków, kochanie. Już pomalowane. Bo wiesz, będziemy musieli umyć główkę dzisiaj, jak pomalujesz włosy, wiesz? Czekaj, czy komuś... Jeśli kupowaliście to, to... dodajcie gdzieś tam na Instagrama zdjęcie, oznaczcie nas i pokażcie, że wam to wyszło ładnie. Sama jestem ciekawa. Bo moje nie wychodzi tak ładnie. No moje straszne smugi są i denerwują mnie te smugi. Mikołaj, dostałam niebieską farbą. Ja ci nie chcę nic mówić, chłopaku. Ale mama zawsze oddaje. Wiesz? Żółty. A tata se grabi. A ta żółty. Czym sobie grabi? Jak jest? Żółty. Wody dodałeś?
kurczę, temu Mikołajowi chyba śnieg napadał na twarz. Czy on coś widzi, Miki? Nic. No właśnie, nic nie widzi. Też się tak martwię, że nic nie widzi. Żółty, tata, żółty! Żółty? Ale mnie maluj po stole, kochanie, tylko po Mikołajowi, wiesz? Dzisiaj malujemy... Wody. Wody. Woda. Wody. Podoba ci się takie malowanie, Mikołaj? Ty pierwszy raz malujesz farbami, tak na dobrą sprawę. No, pierwszy raz. Podoba ci się, Mikołaj? Lubisz malować farbami? To jest zawsze przy takich odcinkach, że nawet nie patrzysz w tą kamerę, bo już nie ma czasu, nie. Bo jesteś tak skupiony i zafascynowany tym, co robisz, swoim dziełem sztuki. Ale abstrakcyjnej. Myślę, że gdybym patrzył w kamerę, nie byłoby różnicy między moim rysunkiem. A ty jeszcze jakieś cieniowania robisz? Ja zaraz zacznę malować igły, zobaczysz. No. Żółty pilot. Żółty pilot? Tam, żółty! Tak? Żółty. A wiesz, że jeszcze z drugiej strony Mikołaj, zobaczy, cały brzuch ma tutaj do pomalowania. Tu nie jest pomalowany. Cię, ale masz dużo nowego malowania. Super! A który kolor ci się najbardziej podobał? Chociaż teraz to ciężko było. Ty kurczę, Mikołaj zrobił ze wszystkich zielone. Jak ty to zrobiłeś, chłopaku? Widzicie? Z każdego koloru da się zrobić zielone. Żółty i niebieski, nie? To jest zielony. Możesz spróbować. Ale ładne to jest. No nie? Wiesz, te takie odlewy gipsowe? No, ładnie to wymaga. Nie jak w podstawówce. Proszę? Jak w podstawówce. Słyszałam te teksty. Nieskromnie mówię. Tylko wtedy mnie lubili, jak trzeba było coś pomalować. To była moja jedyna karta przetargowa. Strasznie dużo wody w czarnym. Też miałeś dużo wody w czarnym? Nie, normalnie. Mikołaj, podałeś mi wodę w czarnym. Ha, okej, to wiele by wyjaśniło. No to ty, to na pewno tutaj był ten mały człowiek. Ja to sprawdzę na postprodukcji. No. Ciap, 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 ciap. Skąd się wzięła ta ilość czarnej wody? A coś nam zaśpiewasz, Mikołaj? Oreo. 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 Tam, tam, tam. Tap, tap. Żółty. Żółty. Tam żółty. I tam żółty. No. A może czerwony? Zrób mu czerwoną czapkę. Ciap! Ciap, ciap. Robisz ciap, ciap? Tam, ciap, ciap. Mój czarny jest jakiś... Jakiś dwie macie czarny? Masz dobry czarny? Mój jest taki galaretką i nie mogę go nabierać. No to weź się mój. Masz czarny? Jaki ty masz czarny, to ja wszystko rozumiem. Tutaj. No to jest całkiem inne malowanie. Spróbuj mojego czarnego. Żółty. Nie nabiera się. No jak to, nie nabrał się? Popatrz, to jest mój czarny. Aha. Galaretką jest. Mikołaj, robiłeś coś przy czarnym taty? Co ty tam dodałeś, że on jest taki galaretkowaty? Mimi, tap, tap. Tam, tam, tam. Oj. Tam, tam. O, przewrócił się Mikołaj. Tutaj. Zrobił to bas. Nic. Niczym nie przejął. Teraz tam. Można się bawić, siapkać. Po Mikołaju oczywiście. Tap, tap, mimi, tap, tap. Mama ciep, chyba ciep. Zaraz kichnie. O nie. Apsik! Apsik! Mama, apsik! Apsik! No i jakoś mi się cofło. Mimi, mysio. Brakuje mi białego. Szkolnika z białego. Oj. Co to się dzieje? Chyba mu przeważa ta ilość farby na plecach. Tutaj pupę. W pupę? Pupa mu przeważa, aha. Tak to jest, jak pupa ciężka. Dziękuję. Żółty! Żółty! Sisi zrobił? O tak! Ups. Nie doleciał do nocniczka ten Mikołaj Święty. Okej. Nie ma sisi. Brawo, widzisz, wszystko potrafisz naprawić. O! O nie!
No to co podnieś, się stało? Spróbuj. Proszę. Masz swój glory. Oddaj to! O ty, masz brokat! Super to wygląda! Dodam sobie. Nie ma odgapiania! Jak pod kałówkę, nie ma odgapiania. Uważaj, musisz chwycić. Bo ci zasłonię. Wezmę zeszyt i ci zasłonię. Ręką. Ten ruch. Ten ruch to już jest pamięć mięśniowa, to już zostaje. Na zawsze. Co ty gadasz? Nigdy tak nie było. Zawsze byłem tym, co się od kogoś odpisywał. Nigdy nie byłem tym zasłaniającym. Co ty? No nigdy. Może temu mnie nie lubili. Jakbym może coś wiedział, to bym może zasłonił. Ale ja zawsze lubiłem wiedzę od kogoś. Ej. Jak my się różnimy. Nie. Masz swoje? Masz swoje farby? Masz swoje farby? Masz swoje farby? Masz swoje farby? Adi? To jest moja farba. Tata mówi poważnie Mikołaj. Akurat. Mikołaj, tata się nie dzieje, dzieli ani jedzeniem, ani farbami. No i świetnie. No i zamoczyłeś sobie? No to fajnie, zmieszałeś mi kolory. Teraz widzę, że mam czarną gwiazdę. Mikosław. Dlaczego ja tu mam czarny? Nie, to jest moje, to jest twoje. Każdy ma swoje. Malumalo. Tak, wszyscy malują. Każdy ma swoje malumalo. Tak, każdy ma jakieś swoje farby, więc trzymaj się swoich farb. Pamiętaj, że tata się farbami nie dzieli. Aktualnie nikt się nie chce dzieli. Chyba, żeby ci się skończyły, to wtedy możemy pomyśleć, żeby wziąć od mamy. Filmem. Zadź ci bliżej te farbki, Mikoś. To my się podamy tu. A ty potrzebujesz tej wody? No, on musi cały czas mieć pędzel przecież. Paradoksalnie. Zostaw mi czerwony! Mam je... Nie, Mikosław! Mikołaj, masz swoje farby! Masz swoje farby! Nie, to możesz wziąć. Mikołaj, weź to. O kurde, nie tym! No i wszystko se pomyliłam. Tu nabiera rozpędu, gdy już kurde, tu jest taka kupa. Ale nie wmieszał tu zielonego w ten czerwony. Jak ja teraz pomaluję? Mimi żółty! No to masz tu żółty, tu masz żółty. Żebym ja musiał walczyć o kolor. Synu, ale żeś mi tutaj nabrudził. Mimi sam malu. No Mimi robił malu u taty i tata ma teraz czerwony z zielonym. Mama już nas brzegu stołu. Mama, podziel się farbami. To jest jak mój ten mem, że walczę ze sobą, żeby... Nie widać cię w ogóle, jesteś tak daleko, no właśnie, że cię nie ma. Żeby cudowne wspomnienia zostały zachowane. A jednocześnie mój mózg krzyczy! Weź ten pędzel ode mnie. Moje! Chyba się przesiądziemy. Mama pójdzie chyba między nas. Ale tutaj jako wy macie symbiozę tam. Artyści. Cap. Moje! Tak, tam to jest twoje. To jest taty. Proszę, ile? Jakie mama ma piękne, niewymieszane farby. Mama. Nie. Mama nie. No, nie chce się podzielić. Powiedział tatuś, który chce się dzielić. W życiu. O nie, sama sobie pomazałam. Ja już nie wiem, czy to mycie tutaj w tym jest jakiś sens w tym błocie. Ja właśnie sobie ubrudziłam brokat. Nie maluj po stole, Mikołaj. Nie malujemy po stole. Tylko po tym. Tylko malujesz po tej tutaj twoim Mikołaju. Po niczym więcej nie maluj. I jak? Skończyłeś? Mama ci ma pomóc? Widać, który pędzel jest Mikosława. Który pędzel jest Mikołaj? A, nie na lawus. Już ci dam pędzel. To przyklejałeś to tutaj? Proszę. Proszę. Czy to mi się uda? Czy to będzie miało sens? Czy zrobić piękny odcień zieloności? Socystej. Dziękuję. Żeby wszyscy nas tak powiedzieli. No nie, rodzina. Mikołaj, co się mówi, jak ktoś kicha? Zdrówka. Mówi się na zdrowie. Tatuś ci zawsze mówi na zdrowie. Na zdrowie, widzisz?
A ty tacie nie powiedziałeś na strach. Skąd miałaś brązowy? Od Mikołaja działać? Nie, zrobiłam sobie. A jak się robi brązowy? Żółty, i czerwony i czarnego dodawałam, tak. Ty to jesteś. Widać, że później wyszłaś z podstawówki. Okej. Okay. Co? Widać, że później wyszłaś z podstawówki. Okej. Okay. Zabrzmiało, jakbym kiblowała. Bo my w tym samym wieku jesteśmy. Co, że umysł świeższy, czy o co chodzi? Tak, że pamiętasz. A co to było? Malujemy go? Malujemy go trochę na czerwono. Co ty na to, Mikołaj? Mikołaj zrobił. Mikołaja z komina. W sumie nikogo to nigdy nie dziwiło, dlaczego Mikołaj jest zawsze idealnie czysty, a po tych kominach popitale? No nie, ja tylko wejdę do kotłowni z tym upieprzem. No. Kiedy będziemy się pakować do Warszawy? Jutro? No dzisiaj. Nocą chyba. Jak to jest, że jak namieszasz kolory, to ostatecznie taki burocorny wychodzi zawsze. Nie jakiś, wiesz, ładny, różowy, tylko zawsze taki bury kolor. Ale Mikołaj ma brązowego pod dostatkiem i nie wiem skąd wziął jakąś taką gąbkę i tą gąbką zasuwa. Ja też nie wiem. Gdzie była ta gąbka? No masz, ale gdzie ona była? Czy pojedziesz taki kolorowy do Warszawy? Obstawiałabym wersję na kolorowo. Nie, 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 nie po stole, Mikołaj. Tu po szybie możesz, na dole nie. No nie ma, bo potem pójdziesz spać. Ty śpiący, Mikołaś? Oka! Oczy mu pomaluj, no wiadomik. No, a próbuję mu te niebieskie czoło odmyć. O nie. Nie smaruj mamy, ty łobuzie. Mikołaj, skąd w moim czarnym znalazł się żółty i niebieski? Magicznie. Czy jesteś w stanie to wytłumaczyć? Aha, to nie ma sensu go zmywać, bo Mikołaj go z powrotem namalował. Tam. Okay. Dokończymy, bo moja jest gotowa prawie. Twoja jest gotowa? Masz gotową? Gotowa. Ja zostawiam na białej podstawie, bo moja stoi w śniegu. W ogóle mogłem gdzie nie śnieg zrobić. Ale nie ma białego. Jak się robi biały? Biała. Nie daje się żadnego koloru. Biała. Pięknie mówisz biały. Mimi. Też ma. Zobacz, jakie już brudne rączki. Oja. Ale pięknie porysowałeś, pomalowałeś, pokolorowałeś, naszkicowałeś i obbrokatowałeś. Szacun za to twoje malowanie. Nie dotykaj tak stołu. To co, idziemy się kąpać? Nie ma, tu nie ma. Czego nie ma? Tu masz tą gąbkę wsadzoną. O! Gadałem. Wszyscy mamy swoje choinki. Jest. Mikołaj ma Mikołaja. Jest pięknie. Wyciągasz jeszcze reszty. Tutaj mam. Idziemy się kąpać, co? Nie działo. Mimi działo! Co Mimi działo? Idziemy się umyć. Mieszka? Mhm. Biała. No nie, do białej to nam daleko, kochanie. Zobaczymy. O, patrz, tu mamy choinkę na wzór. O. Zobaczymy, czy to się umyje w ogóle. Czy te ręce się umyją? Czy te rączki się umyją, czy te rączki myją się? No tak, szurubururu. Siurubur. Paluszek tutaj ten umyj, mama też sobie umyje. I jak się myje? O, patrz. Bierzesz te autka? Co? Mikołaj, idziemy spać, tak? Jesteś gotowy? Wybrałeś sobie auta, które chcesz zabrać ze sobą? Te auta zabierasz, tak? Dobrze. No, idziemy.